Na początku 2021 roku gmina żyła szczepieniami. Tak jak w całej Polsce, także w Bogatyni ruszyły szczepienia pracowników tzw. grupy zero i seniorów. Zainteresowanie było duże. W styczniu gmina Bogatynia przystąpiła do programu profilaktyki chorób raka jelita grubego. W lutym odbyła się sesja budżetowa. Rada Miejska ustaliła dochody na rok 2021 w łącznej kwocie ponad 175 milionów złotych. Wydatki o ponad 3 miliony złotych wyższe. W tym miesiącu pokazywaliśmy także nową siedzibę Straży Miejskiej. Strażnicy miejscy przenieśli się do wyremontowanych pomieszczeń w budynku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W marcu przypominaliśmy o tym, że osoby w podeszłym wieku schorowane lub z niepełnosprawnością mające problem z dotarciem do urzędu w celu załatwienia ważnej sprawy mają możliwość skorzystania z usługi mobilny urzędnik. Informowaliśmy również, że kluby sportowe mogą ubiegać się łącznie o 300 tysięcy złotych na krzewienie kultury fizycznej w gminie. W marcu nastąpiły także zmiany w samorządzie. Tomasz Tracz zrezygnował ze sprawowania mandatu radnego. Marzec to także czas mobilizacji w sprawie obrony Turowa. Pełniący funkcję burmistrza Wojciech Dobrołowicz oraz związkowcy z kopalni i elektrowni Turów podpisali wspólne stanowisko w tej sprawie i skierowali je do władz krajowych i unijnych. Stanowczo sprzeciwiamy się działaniom naszych sąsiadów, szczególnie strony czeskiej. W marcu naszą gminę odwiedził Hubert Papaj. Przyjechałem, aby porozmawiać na temat możliwości inwestycyjnych w gminie Bogatynia. Z gminą Bogatynia nasza agencja współpracuje od wielu lat. My dzisiaj nawet udzielamy pomocy finansowej lokalnym przedsiębiorcom, a dzisiejsza też wizyta spowodowana jest naszymi zamierzeniami inwestycyjnymi. Liczymy na to, że gdy w niedalekiej przyszłości pojawią się dodatkowe środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji lub innych źródeł europejskich, będziemy chcieli na tym terenie lokalizować instytucje, inkubator przedsiębiorczości, aby wspomagać lokalną przedsiębiorczość i aby umożliwiać ludziom zakładanie tej działalności. Również w marcu informowaliśmy o ponad 6-milionowym dofinansowaniu, które w ramach partnerskiego projektu samorządów Bogatynia otrzymała na wymianę oświetlenia ulicznego. Dzięki finansowanej ze środków unijnych inwestycji gmina może zaoszczędzić nawet 70% na rachunkach za oświetlenie. Marzec to także miesiąc, w którym pracowano intensywnie nad rozwojem ścieżek rowerowych w gminie i pozyskano pieniądze na koncepcję jednej z tras. Kwiecień to miesiąc, w którym dużo mówiliśmy o służbie zdrowia i szczepieniach w gminie Bogatynia. Były to m.in. szczepienia wyjazdowe dla pacjentów, którzy sami nie mogli udać się do punktu szczepień. Działania realizowano w ramach porozumienia z Pogotowiem Jeleniogórskim. W kwietniu informowaliśmy, że w gminie rusza punkt szczepień masowych, przygotowywany w szkole numer 3. Przekazywaliśmy też informacje o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie wyczekiwanego uciepłownienia trzcińca. Burmistrz Bogatyni, prezes PEC-u oraz dyrektor elektrowni podpisali dokument, który rozpoczął działania zmierzające do eliminacji niskiej emisji w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni. Kwiecień przyniósł dobre informacje dla miłośników sportu. Gmina pozyskała dotację na wspólne polsko-czeskie wydarzenia sportowe. Kwiecień to także dobre informacje płynące z rządu. Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 2 miliony złotych, które zostaną przeznaczone na szpital, pamtrak i świetlicę w Bratkowie. Wiosna w gminie to dalsza koncentracja na szczepieniach przeciw COVID-19. W maju pokazywaliśmy, jak dużą popularnością cieszył się punkt szczepień masowych w szkole numer 3. Przy placówkach oświatowych i w sołectwach stanęły serca na nakrętki. Maj to także intensywne prace nad strategią rozwoju gminy.
informowaliśmy o kolejnych etapach i zachęcaliśmy mieszkańców do wypełnienia ankiet i czynnego uczestnictwa w spotkaniach i warsztatach. Pracujemy nad diagnozą potencjału gminy Bogatynia w ramach prac nad strategią rozwoju gminy do 2027 roku. Dzisiaj też mamy bardzo dużo grup różnych interesariuszy strategii, odbiorców, przedsiębiorców, radnych, pracowników urzędu i to jest bardzo istotne w kontekście spojrzenia na to, jak teraz wygląda ta gmina, jaki jest stan obecny i z różnej perspektywy po prostu grup interesariuszy tego dokumentu. Do tej pory również przeprowadziliśmy badania ankietowe z mieszkańcami gminy, ale również z turystami, inwestorami, a dalej będziemy pracować już nad częścią strategiczną, nad celami i nad działaniami, które wpiszemy do strategii. Na stadionie przy ulicy Sportowej stanęło nowe, atrakcyjne urządzenie do ćwiczeń, tak zwana klatka do crossfitu. Po wielu miesiącach negocjacji zawarto porozumienie z handlowcami, które dotyczy przeniesienia targowiska miejskiego na plac koło urzędu. W maju do bogatyńskiego szpitala trafił nowy sprzęt, 3 aparaty USG finansowane z budżetu gminy. Nowoczesne urządzenia kosztowały ponad 300 tysięcy złotych. Dokładnie 21 maja 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie. Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Decyzją polskiego rządu Turów jednak pracuje nadal. System energetyczny państwa pozostaje stabilny. Przed wakacjami wojewoda i burmistrz otworzyli w bogatyńskim urzędzie terenowy punkt paszportowy. Mieszkańcy w celu wyrobienia paszportu nie muszą już jeździć do Jeleniej Góry. Z usługi chętnie korzystają także mieszkańcy innych miast. Tu się zaczyna Polska i to ma takie konsekwencje, że jeżeli chodzi o odległość z Wrocławia, jest to najdalej położona gmina z najdłuższym czasem dojazdu. Nawet jeżeli korzystamy z autostrady w takich godzinach, gdzie trochę ten ruch jest mniejszy. Więc dla mnie było ważne, żeby w tym miejscu także dla wygody mieszkańców był punkt paszportowy. W czerwcu odbyły się wielokrotnie przekładane wybory na burmistrza Bogatyni. W pierwszej turze 13 czerwca zmierzyło się 7 kandydatów, w drugiej turze 27 czerwca zdobywając 3884 głosy burmistrzem został wybrany Wojciech Dobrołowicz. Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Bogatynia, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg. W czerwcu informowaliśmy o tym, że gmina pozyskała od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę na basenie. Uporządkowanie własności było niezbędne do podjęcia kolejnych działań przy legalizacji miejskiego kąpieliska. W czerwcu bogatyński SPZOS przeprowadził akcję szczepień w elektrowni. Przed wakacjami też głośno było o szczepieniach mobilnych na wsiach przy okazji letnich wydarzeń plenerowych. W czerwcu informowaliśmy o dotacji dla bogatyńskiego szpitala, który z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymał ponad 200 tysięcy złotych na walkę z COVID. Szpital także dostał darowiznę od PGE na wdrożenie ekologicznych rozwiązań. W czerwcu z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni zrezygnował Artur Oliasz. Nowym przewodniczącym został radny Eugeniusz Kubica. W Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której burmistrz wręczył stypendia, nagrody oraz wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w roku 2020 dla zawodników, trenerów oraz działaczy reprezentujących kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia. Ważnym wydarzeniem przed wakacjami było ponowne uruchomienie po pandemii międzynarodowych połączeń autobusowych. Do gminy trafiły kolejne pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tym razem 1 600 000 zł na budowę wodociągów w Wolanowie. Z kolei szkoła w Trzcińcu otrzymała 80 000 zł w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole na modernizację stołówki i wyposażenie kuchni. W czerwcu podpisano porozumienie z Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości w sprawie współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego gminy Bogatynia, w tym promocji oferty inwestycyjnej oraz pozyskiwania i obsługi inwestorów. To jest nowe otwarcie specjalnej strefy ekonomicznej z gminą
Bogatynia. Ja tu od razu dziękuję panu burmistrzowi, bo dochodzi do takiego spotkania po raz pierwszy, a ma to istotne znaczenie, dlatego że jeśli chodzi o funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce, od półtora roku mamy przełom, weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji i ona daje szereg potężnych możliwości. Jeżeli chodzi o specjalną strefę ekonomiczną, nowi inwestorzy na dzisiaj to jest 3,4 miliarda złotych wniesionych do strefy od początku funkcjonowania stref w Polsce, z czego się bardzo cieszymy, bo nasze ostatnie decyzje to jest potężny wkład ogromnych pieniędzy dotyczących różnego kapitału. W czerwcu informowaliśmy również o tym, że w gminie rusza program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. W lipcu wciąż przypominaliśmy o szczepieniach. Mówiliśmy także o kolejnej dotacji dla szpitala, którą przekazał prezes PGE Wojciech Dąbrowski. W Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyła się ważna dla naszego regionu debata. Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych w trójstyku granic Polska-Czechy-Niemcy, zorganizowana przez Polską Grupę Energetyczną. Transformacja energetyczna ma wiele wymiarów, wymagających zaangażowania na wszystkich poziomach, na europejskim, centralnym, ale przede wszystkim tym samorządowym. Kluczem do sukcesu jest, aby ta perspektywa sięgnięcia po środki, aby beneficjentem całej transformacji energetycznej były lokalne społeczności. Przypominam, że w tym regionie pracuje 10 kopalni, 5 po stronie czeskiej, 4 po stronie niemieckiej i jedna nasza po stronie polskiej. Apelujemy zatem, by transformacja odbywała się w sposób sprawiedliwy, a nie w sposób nieskoordynowany, by była dziką transformacją. W sierpniu na Zalewie miało miejsce jedno z większych wakacyjnych wydarzeń w Bogatyni – piknik patriotyczny. 15 sierpnia w Dzień Wojska Polskiego odbył się bieg tropem wilczym dla dorosłych i dla dzieci. Były występy, dmuchańce, poczęstunek czy pokaz sprzętu wojskowego. W sierpniu także sporo mówiliśmy o kolei w Bogatyni. Województwo i gmina zadeklarowały współpracę przy opracowaniu studium planistyczno-prognostycznego dla projektu rewitalizacji linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia w celu uczestnictwa w rządowym programie Kolej Plus. Jestem głęboko przekonany o tym, że jest ogromna potrzeba, żeby rewitalizować tę linię, żeby skomunikować Bogatynię, ale również pośrednie miejscowości na trasie Bogatynia-Zgorzelec. Jako województwo dolnośląskie, jako władze województwa dolnośląskiego, jako priorytet postawiliśmy sobie rozwój infrastruktury, tak kolejowej, jak i drogowej. Wraz z końcem wakacji skończyły się też kolonie dla dzieci dofinansowane z tak zwanego korkowego. Po raz pierwszy od wielu lat w ramach profilaktyki uzależnień dzieci za darmo mogły wyjechać na wakacyjny wypoczynek. Wrzesień to kolejny miesiąc, w którym promowane były szczepienia przeciwko COVID-19. Oprócz tego, że działały dwa punkty szczepień, gmina zorganizowała piknik pod hasłem Zaszczepiona Niedziela. W parku na mieszkańców czekał mobilny punkt szczepień, sporo atrakcji dla dzieci, stoiska profilaktyczne i poczęstunek. We wrześniu także po raz kolejny odbył się bieg ulicami miasta, Bogatyńska Dycha. Dzieci i dorośli wystartowali na różnych dystansach. W sumie pobiegło około 150 osób. We wrześniu najzdolniejsi uczniowie z gminy otrzymali stypendia. Wręczyli je burmistrz oraz marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. 20 września otwarto w naszym mieście punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Do Bogatyni przybyli minister klimatu, prezesi Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz marszałek Cezary Przybylski. Biuro programu mieści się w Bogatyńskiej Bibliotece. Dzisiejszy dzień rzeczywiście stoi pod znakiem wspólnej troski o ekologię, o to, aby ograniczać zanieczyszczenie środowiska, ale też o to, abyśmy wspólnie razem łączyli wysiłki ponad granicami na rzecz takich działań, które będą przyczyniały się do polepszenia jakości życia w tym bardzo wyjątkowym miejscu na mapie, bo w miejscu, które łączy trzy granice. Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się, dzięki uprzejmości pana burmistrza, z całym zespołem
z Bogatyni. Mieliśmy okazję rozmawiać o projektach, czy to uciepłownienia gminy, czy dzielnicy Trzciniec, czy to o doprowadzeniu wodociągów do Wolanowa, czy też nawet mówiliśmy na ten temat, w jaki sposób te projekty mogłyby stanowić wkład w dobrosąsiedzkie relacje z partnerem czeskim. Wrzesień był także ważnym miesiącem dla szkoły podstawowej nr 4, która obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia placówki. W październiku informowaliśmy o tym, że powszechny punkt szczepień został przeniesiony na ulicę Fabryczną. Jesienią nie przestawaliśmy także mówić na temat Turowa. Bogatynię odwiedzili europosłanka Beata Kempa oraz poseł Janusz Kowalski, którzy spotkali się ze związkowcami z kopalni i elektrowni i zapowiedzieli pomoc w walce o Turów. Jak zrozumieliśmy z uzasadnienia sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, niezgodne z konstytucją jest wszelkie prawotwórstwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wykracza poza kwestie związane z kompetencjami Unii Europejskiej. A tak również w sensie formalno-prawnym stało się z Turowem. Nie może być tak, że jeżeli jest spór pomiędzy dwoma państwami, w tym momencie na podstawie zarządzenia, li tylko zarządzenia tymczasowego, stosuje się kary w stosunku do państwa, w którego okręgu, obrębie leży kompleks, co do którego spór dotyczy. Październik to także miesiąc ważny dla dojrzałych artystów, amatorów. Od wielu lat w mieście odbywa się festiwal Śpiewający Seniorzy. To duże wydarzenie w regionie. 20 października w Sieniawce odbyły się spektakularne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Wspólną akcję przeprowadziły jednostki z Polski, Czech i Niemiec. W październiku Bogatynię odwiedzili przedstawiciele Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Członkowie Młodzieżowego Zespołu Doradczego przy burmistrzu jako pierwsi podpisali deklarację Driving Chance Together. Przedstawiciele izby udali się samochodami elektrycznymi z Bogatyni w dalszą trasę, w tym do Watykanu na audiencję z papieżem, a docelowo na szczyt klimatyczny w Glasgow. Październik to miesiąc, w którym obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się uroczystość wręczenia nagród burmistrza miasta i gminy Bogatynia dla wyróżniających się nauczycieli przedszkoli i szkół. W listopadzie minister Marzena Machałek oraz samorządowcy z naszego regionu przybyli do Bogatyni, by porozmawiać o rządowych funduszach. Kwoty są imponujące, ponieważ z Polskiego Ładu samorządy naszego powiatu otrzymały łącznie ponad 62 miliony złotych, a sama gmina Bogatynia 10 milionów 450 tysięcy złotych. Starostwo powiatowe dostało ponad 13 milionów, gmina wiejska Zgorzelec prawie 4,5 miliona, Bogatynia prawie 10,5 miliona, gmina Pieńsk prawie 10 milionów, 9 milionów 600 tysięcy, Sulików 8,5 miliona, Węgliniec, no coś tutaj nie za bardzo, za dużo się starał. Tutaj bym zwróciła uwagę, 3,5 miliona, ale myślę, że się będzie starał. Gmina Zawidów prawie 10 milionów, gmina wiejska prawie 3. Okazją do spotkania był dofinansowany z innego rządowego programu Sportowa Polska właśnie zakończony remont elewacji i dachu budynku sali gimnastycznej przy ulicy Sportowej wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. W listopadzie sporo się działo w dziedzinie edukacji ekologicznej. Rozstrzygnięto gminny konkurs pod hasłem Środowisku pomagamy, makulaturę zbieramy. Szkoły i przedszkola otrzymały nagrody finansowe. Z kolei burmistrz GPO i Młodzieżowy Zespół Doradczy rozpoczęli innowacyjny projekt szkolnego ekobiznesu. Przedsięwzięcie ma na celu zarówno promocję segregacji odpadów i poprawę gminnych statystyk w tym zakresie, jak i nauczanie młodych przedsiębiorczości. W listopadzie zachęcaliśmy do udziału w gminnej akcji wymiany foliówek na ekotorby w zimowe wzory. Oprócz ekologii w listopadzie mówiliśmy także o dużej akcji profilaktycznej Rap Pedagogia. Wartościowy program oparty na muzyce hip-hop pokazał, że profilaktyka uzależnień nie musi być nudna. W ramach trwającego tydzień projektu odbywały się spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W grudniu pokazywaliśmy finisz prac na byłym placu PKS, który zmienia się w zielone centrum miasta.
Zarejestrowaliśmy także demontaż wiaty na przejściu granicznym Bogatynia-Kunratice. Informowaliśmy o renowacji zabytków dzięki gminnym dotacjom. W grudniu swój finał miała objęta patronatem burmistrza lokalna akcja Tato, twój Polski pilnuje, święty Mikołaj prezent ci ofiaruje. Poinformowaliśmy także o funduszach pozyskanych z Euroregionu na kolejny projekt i pokazaliśmy także, jak zmienia się Porajów. Przed świętami w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zajaśniało betlejemskie światło pokoju. Takim darem z burmistrzem i mieszkańcami podzielili się miejscowi harcerze.